kochani, dzisiaj pokażę Wam szybki przepis na racuszki z jabłkiem. Będzie może to troszkę nietypowy przepis, bo użyję z siadłego mleka, użyję sody, użyję zamiast mąki pszennej mąkę orkiszową typ 450. Wszystko osłodzimy miodem, który leciutko podgrzałam, żeby był w konsystencji troszkę lekko płynnej. Do tego zobaczymy, dodam opcjonalnie może cukier brązowy trzcinowy, posolimy, damy masełko roztopione i mam również 3 jajka. Porożek, będą to racuszki z jabłkiem i twarożkiem. Wszystko to ubiję w blenderze kielichowym i zobaczymy, co nam wyjdzie za konsystencja. Dobrze, włączam blender i będę po kolei dawała najpierw składniki płynne. Jajka, zsiadłe mleko, masło, później składniki twarde, jak nasz twarożek. Zmniejszę jego moc, bo jednak troszkę nam pyska. Teraz dodaję jajka. O, zobaczmy, fajna konsystencja zaraz się będzie robiła. Szklanka z siadłego mleka, 3 jajka. Do tego dodaję masełko roztopione, 100 gramów masła. Cukru
tutaj nie dodawałam. Konsystencja fajna. Dajemy kilka minut ciastu na odpoczynek. W rozgrzanej patelni rozgrzałam, rozpuściłam troszkę oleju kokosowego. Teraz formuję malutkie placuszki. Gdyby okazało się Wam, że macie zbyt rzadką konsystencję, dodajcie jeszcze mąki. I smażymy po kilka minut na małym ogniu. Placuszki kończę już smażyć i co Wam powiem, że najlepiej smaży mi się bez żadnego tłuszczu. Wychodzą brązowiutkie, na malutkim, naprawdę na malutkim ogniu, na patelni teflonowej, one sobie naprawdę fajnie dochodzą. Są świetne. Placuszki wyszły obłędne, jak widać. Dzieci już połowę zjadły. Ja spróbuję, chociaż i tak już próbowałam. Naprawdę. Powiem Wam, że wspaniała sprawa. Podwieczorek, kolacja. Smakują wyśmienicie. Czuć przebijający się twarożek, czuć jabłuszka. Naprawdę bardzo fajna propozycja. Jeśli Wam się podobało, jeśli oczywiście chcecie,